Od stycznia mieszkańcy powiatu chrzanowskiego dojeżdżający do Krakowa mogą oszczędzić na dojazdach. Wszystko dzięki biletowi zintegrowanemu. Dobra wiadomość dla studentów i osób dojeżdżających do pracy w Krakowie. Przewozy regionalne wprowadziły dla mieszkańców Chrzanowa bilet zintegrowany. Na razie kupiło go tylko 4 pasażerów. Liczba ta prawdopodobnie wkrótce będzie jednak większa, bo bilet zintegrowany daje możliwości tańszego podróżowania nawet o kilkanaście procent. Bilet zintegrowany jest to oferta dla tych osób, które dojeżdżają do Krakowa, do centrum, na przykład na dworzec główny, i stamtąd muszą dostać się jeszcze w jakąś wybraną część miasta, na przykład do pracy, bądź też studenci, nie wiem, na miasteczko studenckie. Oferta ta pozwala na to, aby na jednym bilecie, na bilecie przewozów regionalnych, do których doklejony jest znaczek komunikacji miejskiej w Krakowie, móc podróżować na jednym bilecie pociągiem oraz autobusem komunikacji miejskiej w Krakowie, czy też tramwajem. Pasażerowie dzięki temu biletowi mogą zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale także czas potrzebny na zakup biletów w 2 różnych miejscach, na pociąg i komunikację miejską. Bilet zintegrowany stanowi teraz mocny argument, by zamiast autobusu czy samochodu wybierać podróż pociągiem. Wydaje się na dzisiaj, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest kolej. Z tego względu, że dojeżdża do centrum miasta dużo szybciej niż samochód, dojeżdża do centrum miasta dużo szybciej niż autobus komunikacji. Ja wiem, że stan taboru kolejowego, stan szyn nie jest najlepszy. Są przeznaczone w budżecie województwa pieniądze na remont linii Trzebinia Kraków na początek. Około 400 milionów złotych jest na to przeznaczone. Nie będą to wielkie zmiany, ale powinny upłynnić ten ruch. Natomiast mimo wszystko i tak jest to szybszy i bezpieczniejszy środek transportu niż samochód, zwłaszcza w kontekście remontu ronda Ofiar-Katynia na wjeździe do Krakowa. Kolejnym argumentem przemawiającym za podróżowaniem pociągiem może być zmniejszenie o połowę liczby kursów autobusów K do Krakowa. Linia ta kosztuje w skali roku Związek Komunalny Komunikacji Międzygminną 1 400 000 zł. Decyzją zarządu związku od połowy marca liczba kursów na niej zostanie ograniczona z 8 do 4 na dobę. Likwidowane są te kursy, które miały mało pasażerów. Na ograniczeniu kursów związek zaoszczędzi do końca roku ponad 400 000 zł, co ma niebagatelne znaczenie w jego sytuacji finansowej. Do domknięcia budżetu ZKKM w tym roku brakuje bowiem około 900 000 zł. Zapewne część pasażerów zlikwidowanych kursów linii K przyjmą przewozy regionalne. Zwłaszcza, że w planach są kolejne udogodnienia. Wprowadzenie biletu zintegrowanego, objęcie Chrzanowa tym biletem, to jest pierwszy etap dopiero tego, co chciałem docelowo wprowadzić na trasie Chrzanów Kraków. To znaczy teraz rozmawiamy z przewozami nad połączeniem biletu zintegrowanego również z biletem ZKKM-u. Co oznaczałoby, że ktoś, kto musi dojechać na przykład pod dworzec w Trzebini lub pod dworzec w Chrzanowie z jakiegoś sołectwa, może na jednym wspólnym bilecie dojechać z Balina na dworzec w Chrzanowie, tutaj przesiąść się do pociągu, wysiąść w centrum Krakowa i dojechać na przykład do pracy na jednym bilecie, co daje mu również oczywiście oszczędności. To optymistyczne wieści dla dojeżdżających na co dzień do Krakowa. Gdyby jeszcze pociągi przewozów regionalnych były szybsze i punktualnie jeździły, pasażerowie mieliby same powody do zadowolenia.